Jeszcze macie 30 sekund. 20. Dobra, koniec. Już? Już. Jedziemy. Piękne. Brawo. Fragment drogi powiatowej z Chwaliszowa do Sadów Górnych otwarty. Wyremontowany odcinek pozwala na ominięcie starych Bogaczowic. Dzisiaj otwieramy przy tym wielkim święcie Zielone Świątki. Dzisiaj są. Dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego i przy tym wielkim święcie polskiego rolnika, polskiego chłopa, który broni polskiej ziemi, broni narodu polskiego i też żywi polski naród. Otwieramy ten odcinek, który po prostu był zapomnianym odcinkiem od wielu, wielu lat. Wybrali tutaj mieszkańcy mnie na radnego do powiatu i ja w tamtym roku prosiłem starostę naszego, wicestarostę, żeby tą drogę przywrócić do użytku z tego względu, że tutaj ten łącznik łączy trzy wsie. Wieś Stare Bogaczowice, Chwaliszów oraz wieś Sady Górne. Chcemy nazwać nazwę tej ulicy ulica Tarnopolska z tego względu, że w 1945 roku przyjechali tutaj osadnicy, repatrianci spod Tarnopola. Zasiedlili wieś Stare Bogaczowice, wieś Chwaliszów oraz wieś Sady Górne, bo to była sąsiednia wieś Teofipulki tam na Kresach. I dlatego chcemy nazwać ją ulicą Tarnopolską, żeby po prostu historię nie zatracać, tylko żeby ją wyeksponować. Zleceniodawcą i inwestorem było Wałbrzyskie Starostwo Powiatowe. Droga ta przez 10 albo 10 lat była mocno zaniedbana i myślę, że dzięki zarządowi, dzięki staroście, wicestaroście powiatu wałbrzyskiego, oczywiście przy ogromnym zaangażowaniu naszego radnego powiatowego, ta droga w końcu została wyremontowana. No, mieszkańcy naszej wioski, nie tylko naszej, bo okolicznych sadów, są naprawdę bardzo zadowoleni. Jest to duży skrót. Wygodnie się jeździ w stronę Cieszowa, Chwaliszowa. Mieszkańcy na nią czekali ponad 20 parę lat. Jest to bardzo ważny łącznik drogi powiatowej. Wyremontowaliśmy około kilometr dróg. Jest to droga, która niewątpliwie łączy trzy wsie, Chwaliszów, Sady oraz Stare Bogaczowice. Cieszymy się, że ten zarząd pod moim kierownictwem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Należy przywracać normalność, staramy się o to, abyśmy dzisiaj byli na europejskim poziomie. Powiat Wałbrzyski drogami stoi oraz powiat Wałbrzyski modernizacją stoi. Ja jestem z tego dumny, cieszę się, że mieszkańcy tak licznie podziękowali nam w osobnym piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Powiatu, jak i też do mnie, ale się możemy po prostu oddać do użytkowania piękny odcinek drogi, który niewątpliwie przysłużył się mieszkańcom. Naprawdę mieszkańcy tego oczekują. Na samym początku powiedziałem, że Stare Bogaczowice wraca na mapę powiatu Dolnego Śląska, naszego powiatu. I co jest najważniejsze? Najważniejsze, że to, żebyśmy razem wspólnie byli jedną rodziną, a modernizacja takich niewątpliwie dróg jest jednym z priorytetów, na czym stoi nam na sercu, jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o wicestarostę i cały zarząd. Ten zarząd postawił na drogi, ten zarząd postawił na edukację i kulturę i ten zarząd dotrzymuje słowa. Powiedziałem na samym początku, że proponuję nową jakość. Tak, szanowni państwo, zmieniamy powiat dla państwa. Remont kilometrowego odcinka łącznika pomiędzy Chwaliszowem a Sadami Górnymi w całości sfinansowany został ze środków własnych powiatu wałbrzyskiego.